Nie wiesz, co się dzieje. Po prostu podszedł mi zepchnął. Zresztą to też moja wina teraz była, bo mogłem ten uciekać, tak? Chciałem zabić go jak najszybciej. Czekałem na ten dzień. Chciałem pograć, wiecie, w ten sezon, zobaczyć co jest, ale nie będę w to grać, ale mam po prostu solidnie dość Destiny, rzeczy związane z Destiny. To mnie wyrzuca do góry. Co jest? Ty jesteś kurwa helikopterem? Nie unikniesz unicestwienia. Przeskoczyłem, a i tak mnie trafiło. Jakoś. Śmieję się głośno, jest nieśmiertelny w końcu, więc może. To przekracza moje najśmielsze wyobrażenia. Patrzcie jaki feature fajny. Wszystko wyjebało po prostu w kosmos. Zaczął eksplodować i zaraz zginę. No i fajnie, fajnie. Widać, że jest potężny. Wciśnij C, żeby użyć specjalnego ataku z użyciem struny. Wciska ADX C, zwykły atak. Kurwa, niewiarygodne. Nie wiem, czy to tylko mi się zdarzają takie rzeczy tutaj, czy to po prostu to jest pierdolone tak mocno. Do przodu.
kurwa, syf. Że gram bullet hell, a nie w Destiny jakieś. Co się kurwa dzieje? To jest obdarte z frajdy wszelkiej. On jest nieśmiertelny znowu. Serkerów przywołał? Tak, czas na spamkę rakietami. Widzialny był, widzieliście?
dzień skurwielu! Ja pierdolę! Kurwa, 2 godziny. Pracował za taki bossów nie ma, ale to dlatego, że ten design był spierdolony. No i co? Dokonaliśmy tego. Kalusa już nie ma. Czy spotkał go koniec godny kombinatu? Uwierzę w to, gdy sama zobaczę. Hej, czujecie to? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Jesteśmy już prawie przy całunie. Trzymajcie się! Ja pierdolę. Koniec Destiny. Koniec z uciekaniem. Odpocznij. Im paskudniejsi, z tym większym hukiem padają, co? No, dalej. Nareszcie cię znaleźliśmy. Tam jest ducha! Co jest, Ozyrysie? Tam jest stamtąd ducha! Ostateczność przybiera kształt. Tworzy połączenie! Zniszcz go! Zawalo, zgłoś się. Jeszcze nie koniec? Co stało? O tym się dowiemy w następnym dodatku. Koniec.
A cóż to za szyfr? To jest Taipan. To już powinien być koniec kampanii. Nigdy nie jesteśmy tak bezpieczni, jak nam się wydaje. Jaka flota. Wędrowiec. Odszedł. Czy to poświęcenie powinno mnie smucić? Czy mam czuć ulgę, że nie da światła naszym wrogom? Być zagubionym, bez Boga, któremu ufałem. Przepełnia mnie żal po ludziach, których straciliśmy. W tej wojnie zginęło ich tak wielu. Jednak straty dały nam do myślenia i związały nas ze sobą. Mamy więcej sojuszników niż kiedykolwiek. Ludzi przebudzonych, eliksir, nawet kombinat. Gdy przybyłem do ostatniego miasta, szukałem na niebie nadziei, jaką dawał nam wędrowiec. Teraz widzę nadzieję, jaką stworzyliśmy sami sobie. Pamiętaj, o co walczymy. Z double jumpem. Tutaj nie działa. Strażniczko, wędrowiec odszedł, lecz my wciąż trwamy. Pozornie to niewiele, ale w tych okolicznościach ma to duże znaczenie. Mimo twoich triumfów nad Kalusem, świadek przemienił wędrowca i poszedł tam, dokąd nie możemy za nim podążyć. Straty nie są dla nas żadną nowością. A ja już od dawna wiem, że ten świat nie przestrzega praw sprawiedliwości. Choć chcielibyśmy inaczej. Łatwo patrzeć w niebo i rozpaczać. Ale to nie dla nas. Musimy wykorzystać dany nam czas, by straty nie poszły na marne. Neptun to najlepsze i jedyne wyjście. Pracuj z kroczącymi wśród chmur. Dowiedz się, czym jest całun. Krok po kroku, metr po metrze, idziemy naprzód. Z wędrowcem lub bez niego. Bywaj. Nad naszymi głowami znów pojawiła się ciemność. O, ładnie. Interludum. Dobra,
będzie koniec, już ostateczny z Destiny, już więcej nie wrócę. Do dodatku już miałem nie wracać, tyle co wygrałem, ale żałuję, szczerze mówiąc. Lepiej było poczytać streszczenie historii na YouTubie. Dobra, kończmy to gówno. Zobaczmy, co robi unik. Zadowuje broń. Palcem. Czepienie. Wątczaki. Nie wierzę. To nie ma sensu. Dlaczego wciąż żyjemy? Czy świadka interesował jedynie całun? Zdaje się, że stworzył wiek, wykorzystując ducha i całun. Splot pierwotnego światła i ciemności, otwierający portal. Ale dokąd? Musimy skupić wysiłki na całunie i tropie, który świadek mógł pozostawić. Nie mogę tego użyć? Złap oddech, jeśli musisz. I pamiętaj, że jedna strata nie równa się porażce. Walcz dalej. Już koniec. Jeszcze nimbus. Wiesz co, bym może nawet pograł, gdyby nie fakt, że trzeba znowu się pierdolić z tym poziomem postaci i też co, już powinno być zaorane 3 dodatki temu, by pójść w stronę Guild Wars 2 i wszystkich to wkurwia, zbieranie przedmiotów zwiększających poziom ekwipunku. To dalej, wiecie, nic z tym nie zrobiono, tak? A twórcy zapowiadali, że coś z tym zrobił, a chuja, nic nie ruszyli. I ja nie mam zamiaru robić teraz znowu co tydzień 3 szturmów, potem 3 Crucible, potem 3 Gambity, potem jeszcze najazd, żeby zrobić lepszy ekwipunek i tak co tydzień. No sorry, nie będę tak grać. Pierdolę to. Kalus przepadł i całun jest już bezpieczny. Nie wiem, co nam da to zwycięstwo, ale nie pozwolę go sobie odebrać. Odebrać Neomunię. Dziwnie nie być już żółtodziobem. Jestem nimbuso skroczących wśród chmur. To prawie jak wyskoczyć z okna bez deski. Dobrze było wiedzieć, że odpowiedzialność spoczywa na kimś innym. Rohan, gdy się w końcu poznaliśmy, brał wszystko na siebie. Dla niego to było łatwe. Pewnie dla mnie też kiedyś będzie. Niedługo wprowadzamy Rohana do sali bohaterów. Dołączysz do nas?
Będzie super. Queen powie coś sztywnego, będzie mnóstwo wiwatowania. Możesz zagwizdać, jeśli masz ochotę. On byłby zaszczycony twoją obecnością. Tyle dobrego. Jakby twórcy zrozumieli, że ten system jest zjebany. I tak nie będę ten... Nie ma mowy nawet, tak? Znowu przez to kurwa przychodzi. Po raz kolejny. Co? Sezon to samo, ta sama historia. Mówię, coś co powinno być zaorane lata temu, to kurwa trwa. Oj, broni też. O. Bo beznadziejny tak samo. Ścieżka. Dobra, my kończymy na dzisiaj. Dzięki, że oglądaliście. Słyszymy się jutro. Raczej już nie w Destiny, chociaż może się prześpię tym tematem i zobaczymy.